Siemanko, z tej strony Simon D i zapraszam Was na Bad Boy Blog. Cześć, witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Simon D i dzisiaj widzicie, zacząłem dzień od umycia motocykla. Chciałem go przygotować do przeglądu, chciałem przejechać się i rozgrzać olej. Zobaczycie, co z tego wynikło. Pogoda się co prawda bardzo kręciła, sztorm, huragany, ale pogoda generalnie słoneczna dosyć, z małymi opadami deszczu, na które oczywiście ja muszę trafić. No i siemanko, taka pogoda trochę się kręci co prawda, ale nie ma być jakoś deszczowo. Jedziemy na małą przejażdżkę, zatankujemy się, świeżego paliwa i myślę, że można się śmiało będzie gdzieś przejechać, tutaj chociażby w koło komina, nieistotne. No i tak, zobaczymy jak to będzie. Szyba zabezpieczona antyfogiem, tak jak mówiłem, pilnok usunięty, bo pilnok po prostu coś nie bardzo chciał mi się kurczę sprawować, strasznie parował i po prostu się prawdopodobnie zużył zupełnie. No ja małą przejażdżkę sobie zrobię, pojadę sobie na Kinego Marinę. Taki jest plan. Bo to jest dobry cel, niedaleko. Ach, kurde, no. To jest jednak to, wiecie. Jest frajda. Także tak jak mówiłem, jadę bez pinlocka, na razie jest, kurczę, Lux Malina, nie? Widoczność jest nawet lepsza, bo masz pojedynczą szybę, a nie dwie. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Ciepło. W miarę sucho. Gdzieś tam takie czarne chmurki, widzicie, są, ale one dosłownie są takie 30-sekundowe. Mały prysznic i lecimy dalej, ale no nic, ja sobie dzisiaj motocykl już umyłem, przygotowałem do tego, żeby robić przegląd, ale stwierdziłem, że jeszcze się przejadę, a może i dobrze, bo przemieszamy ten cały syf w silniku, w sprzęgle i tak dalej i będzie można sobie po prostu fajnie ten przegląd zrobić. Myślę, że będę bawił się dzisiaj wieczorem, będę nagrywał filmik dla Was, jeżeli chcecie. A wiem, że tak filmiki ludzie lubią oglądać. Mam już pospisywane wszystkie momenty dociągania śrub, które tam potrzebne są, włącznie z kolejnością, którą kiedyś Wam już pokazywałem na jakimś z moich filmów, ale kolejność dociągania śrub na przykład na deklu, na derby cover, tak zwanym na deklu sprzęgła, jest dość istotna, po to, żeby nie trzeba było za każdym razem tej uszczelki wymieniać, chociaż generalnie teoretycznie się powinno. Przy okazji po zimie okaże się, czy mamy jakieś tam zabrudzenia. Mam nadzieję, że wycieków żadnych raczej nie, no bez przesady, ale wiecie, przejedziemy się po prostu, zobaczymy. Zredukuj pan do dwójeczki sobie. No troszeczkę trzeba się wprawić, będzie znowu. A jak kurde fajny ciągnie, to jest piękna sprawa. No i tak, w przyszłym miesiącu robimy tę wymianę w amorkach tego oleju, no bo już trzeba by było. Też sprawdziłem do jakiego levelu, gdyby ktoś się pytał w Fatboyu, słuchajcie, olej, normalny olej do amortyzatorów, zależy jaką twardość chcecie, średni, miękki czy tam twardy, ja użyję znowu średniego i powinno, z tego co pamiętam, być 106 mm od szczytu tuby po zalaniu. Taki jest level poprawny oleju we widelcu przednim. Kurde, jak on ładnie dudni, ja pierdzielę. Piękna sprawa, słuchajcie, no. I zielone, no wiadomo, Harley jedzie. Proszę bardzo. I powoli sobie pyrkamy, że tak powiem. No
po zimie tutaj niestety musimy bardzo, bardzo uważać na dziury w drodze, bo są, powyłaziło sporo dziur w drogach, a nie są naprawiane na bieżąco. No Irlandia Północna, trzeci świat tak naprawdę już się zaczyna robić. Po tym Brexicie wygląda na to, że nie ma funduszy na wszystko, co by trzeba było, a damy radę. No i widzieliście, jakie dziury są fajne. Tak, ja lubię na tym jeździć, o mój Boże. Tylko czas i spokój w głowie na to jest potrzebny tak naprawdę. Czasu mało, spokoju w głowie czasami jeszcze mniej ostatnio. Powiedzmy, coś jest do zrobienia ciągle, coś jest do ogarnięcia i wiecie sami, że czasami nie ma człowiek ochoty tak do końca. O proszę, jaki piękny Amerykaniec, Mustang. Dobra. Pięknie się jedzie. Kurde, no wiecie co, ja nie lubię w grupach jeździć większych niż te 2-3 osobowe. Może 4 to jest maks. Jakoś nie przepadam po prostu, no i odnajduję się chyba, kurczę, tak jak sobie jadę solo. We dwóch z Adasiem uwielbiam jeździć na przykład, nie? Z Arkiem tak samo. Ale jakoś samemu jak jadę, to jest mi tak jakoś, nie wiem, dobrze mi jest, nie? No i co, korkociąg się zrobił, kuźwa. Jechać tymi katamaranami tam mnie. Tak pokrótce przy okazji powiem, jak z olejami. Nominalnie w silnik 3,8 litra wchodzi. Skrzynia biegów, słuchajcie, 0,96 litra. Jakoś tak. I przekładnia 1,06 litra. Problem jest w tym, że zawsze kupujemy kwartę. Niecały litr to jest, natomiast zawsze coś tam zostaje. Więc po wlaniu pełniusieńkiej, świeżej kwarty do sprzęgiełka jest malina. No i odwieczny problem w Fatboyu to ten nieszczęsny licznik, który, kurczę, trochę paruje, trochę się jakimś cudem, nie wiem, od wewnątrz jakby zabrudził po 5 latach, słuchajcie, no i trzeba będzie coś z tym zrobić, bo mnie to denerwuje niestety. No, zobaczymy. Ale póki co jedziemy sobie chillowym speedem, naprawdę takim, kurczę, 40 mil na godzinę, 50. Kurtałka już dzisiaj letnia, ubrana, LS2, zwykła, nie specjalnie droga kurtka, chyba tam, nie wiem, około 750 zł na polskie, a robi robotę, jest wygodna, jest ochrona, no i spoko, nie? No i co, nie mówiłem, że będzie padać? Będzie padać, no i zaczęło padać, ale to jest taki deszczyk, wiecie, kurde, kilkuminutowy, ale wystarczy, żeby upierdolić z powrotem motocykl, no i fajnie, nie? I będzie motocykl generalnie znowu upierdzielony troszeczkę, ale w dupie to mam. Harley, wiadomo, mówią, że to trochę biżuteria, no i trochę jest, ale zrobiłem w zeszłym sezonie 1200 mil w ulewie i to w ulewie cały czas. Nic się nie stało, nic się nie wydarzyło, a takie przelotne 5-minutówki, jedyne co mogą ci zrobić, to cię pobrudzić troszeczkę i tyle, nie? No ale tak to właśnie moje, kurwa, garbate szczęście wygląda. Wyjadę, to będzie padać, nie? No bo, a już chciałem zostać w domu, a mówię, a kij z tym, jadę się przejechać te 5 minut, godzinkę,
No i oczywiście mamy radosny deszczyk, nie? Ops. Opa, jak na kuniu. Samochody elektryczne, kurde. Co za porażka. To przed chwilą przeszła ta sama mała ulewka, która mnie, że tak powiem, chwyciła. No nic, dobra, ja sobie podjeżdżam tutaj. Na parę minutek się zatrzymamy. I też będzie dobrze. Hops. I hops. Pięknie. O, proszę. Ale to gada. Musi, nie? Churchod we wsi robi, nie? No jedziemy do domku. Już jesteśmy w moim, że tak powiem, domowym Bambridge. Piękna sprawa. Most. Trzeba zawsze postraszyć. Niech wiedzą. Hops, hops. Dobra. Do lewego. No, dom u mnie chyba pada, kurde, nad domem widzę, że jest czorno. Dobra, hops, hops, hops. Jedź ta, jedź ta. Nie będę się jechał tankować, bo mnie zmoczy, jak znam życie. Pod samym domem, wjadę do garażu i tyle, przetrę szmatką i nie będę go już drugi raz płukał, postawię go na stojakach, będę robił mu serwis pewno dzisiaj już. No może i nie dzisiaj, zobaczę. Ale raczej dzisiaj. Hopsasa, hopsasa. I akurat rezerwa się włączyła pod samym domem, ale to nie szkodzi, bo ja mówię, już nie będę wjeżdżał pod stację, bo tam akurat widzę, że luga, kurczę, no. A zawsze mam takie garbate szczęście od punktu do punktu i wszędzie gnoi, nie? No ale to nie jest tam. Mam nadzieję, że wam się pierwsza delikatna jazda
spodobała, że nie zanudziłem Was opowiadaniem różnych głupot oczywiście. No, także szerokości dla Was, lewa w górę. Wpadajcie do mnie na kanał, jest sporo filmów na tej playliście Fatboy Vlog. Jest też playlista dla sportsterowców, jest Roadster Vlog, bo mieliśmy kiedyś Roadster Vlog, przepraszam, się jeździło Roadsterem. Sportster Roadster 1200. Fajna zabawka zresztą. Tylko za mały dla mnie. Dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.